czym będziemy się zajmowali i to, co będzie przedmiotem naszej troski, co jednocześnie stanowi pewien cel i wyzwanie, to utrzymanie naszej aktywności naukowej na jak najwyższym możliwym poziomie i rozszerzanie jej z wyborem kluczowych dyscyplin naukowych, ze wskazaniem tego, w których obszarach możemy się angażować naukowo w szerszym niż w tej chwili wymiarze, w wymiarze europejskim. Jako Uniwersytet Europejski mamy takie możliwości i te możliwości będziemy coraz intensywniej starali się wykorzystać. To wyzwania dydaktyczne, to sprawa już zajmująca coraz większą część uwagi nie tylko społeczeństwa, ale akademii, to wykorzystanie, ale też zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją. I tym także będziemy się zajmowali, powołując specjalny zespół. Co skłoniło Cię do tego, żeby studiować taki kierunek? No i oczywiście, jakie masz oczekiwania po tych studiach na Uniwersytecie Opolskim? Zawsze ciągnęło mnie do takich kierunków paramedycznych, nie dokładnie do bycia lekarzem, ale do pracowania w laboratorium, obsługi maszyn albo tworzenia aparatury medycznej. Dlatego wybrałam ten kierunek, bo wydaje mi się dość nowoczesny i niespotykany do tej pory w Polsce. Mam nadzieję, że znajdę jak najbardziej satysfakcjonującą pracę i taką dobrze opłacalną. Mam nadzieję, że mi się to uda. Jesteś z Opola, więc nie kusiło Cię, żeby wyjechać gdzieś dalej w Polskę? Nie uważam, że Opole to miasto, które w tym momencie bardzo intensywnie się rozwija i tak samo Uniwersytet Opolski coraz wyżej pnie się w rankingach, więc chciałam dać mu szansę i zobaczyć, czy rzeczywiście stoi na takim samym poziomie jak inne uniwersytety w Polsce. No właśnie chciałem Cię zapytać, czy dokonywałaś swoistego researchu, zanim zdecydowałaś się, żeby tu złożyć te dokumenty? Tak, dokonywałam jak najbardziej, czytałam wiele artykułów, oglądałam rankingi i ostateczności wybrałam i tak Uniwersytet Opolski, ponieważ wydawał się odpowiednim. Rzeczywiście mówiąc o tym, co jest atutem Opola, największym atutem Opola, to zawsze na tej liście na pierwszym miejscu albo w pierwszej trójce są uczelnie. Przyciągają młodych, a też tworzą ciekawe miejsca pracy, tak zwane inteligentne miejsca pracy, badania naukowe. Więc oczywiście bardzo ważne jest, żebyśmy mieli spójną strategię z władzami uczelni i dbali o rozwój tych uczelni. I to się w ostatnich latach udawało, bo one oczywiście przede wszystkim swoim własnym zaangażowaniem ich liderów, rektorów się rozwijały i pracowników, ale też miasto było tym podmiotem, który swoją cegiełkę dokładał. I chciałbym, żeby to dalej trwało, bo rzeczywiście, żeby Opole było miastem konkurencyjnym, miastem, w którym dobrze się żyje, miastem, które przyciąga młodych, to ta oferta uczelni jest takim kluczem. Przy okazji otwarcia nowego roku akademickiego cieszę się, że w Opolu to środowisko akademickie cały czas idzie do przodu, dynamicznie się rozwija. Co czujemy zresztą? Miasto jest miastem akademickim, co nas wyróżnia spośród tylu miast w Polsce. Będziemy się starali także odtwarzać naszą infrastrukturę, bo jesteśmy znakomicie wyposażeni już strukturalnie, ale wiemy, że nawet najlepsze urządzenia, najlepiej skonstruowane, przygotowane budynki po jakimś czasie ulegają normalnemu procesowi starzenia i trzeba o nie zadbać. To także będzie nasza troska. Naszą nieustającą troską jest szczególnie aktualna w czasie, który przeżyliśmy niedawno, kwestia Biblioteki Uniwersyteckiej. Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego ucierpiała w czasie powodzi w 1997 roku bardzo. Obawialiśmy się, że w tym roku historia może się powtórzyć. Na szczęście tak nie było. Niemniej jednak sam budynek, który wtedy uległ zniszczeniom, no, ma już swoje lata. Jego konstrukcja nie jest na tyle stabilna, jakbyśmy sobie tego życzyli. Wobec tego takim ogromnym wyzwaniem strukturalnym będzie dla nas znalezienie rozwiązania, ale już nowoczesnego rozwiązania, podkreślam, które lokowałoby naszą bibliotekę i księgozbiory, czyniąc je dostępnymi, a zarazem otwartymi dla studentów, ale też dla mieszkańców miasta, bo to walor uniwersytetu, otwartość. Pojawia się informacja oczywiście o nowej bibliotece, choćby uniwersytetu, o wydziale dla informatyków, to mówię o uniwersytecie, ale Politechnika ma swoje plany, choćby hala lekoteczna i nie tylko, więc myślę, że tych zadań jest wiele. Oczywiście wszystko też zależy od polityki rządowej, natomiast my, tak jak mówię, jesteśmy zawsze otwarci i z przyjemnością zrobimy to, co możemy. Jak spojrzałaś na listę przedmiotów, to co Cię zaskoczyło, a co pomyślałeś sobie, o, to będzie fajne? Myślę, że właśnie to, co wcześniej mówiłam, czyli rzeczy takie jak obrazowanie medyczne, radiologia, rentgeny i tego typu. Były taki jeden przedmiot, się nazywa podstawy obrazowania medycznego. Ostatnią kadencję to wspólnie pracowaliśmy razem z rektorem Lipokiem. Wie, w jakim miejscu jesteśmy. Główne przesłanie, no, jesteśmy na dobrym kursie, utrzymać ten kurs. Ja się cieszę, mówił o tym rektor Lipok, z tych wyników rekrutacji. To jest, ja mam wyniki wyciągnięte z systemu sprzed godziny. 3342 studentów rozpoczęło 1 października rok akademicki w Uniwersytecie. Jak się zważy ten element niszu demograficznego, konkurencji,
tych ośrodków ościennych, dużych, takich jak Wrocław, Katowice, Kraków. No to jest znakomity. Myślę, że to takie sprzężenie między nauką i dydaktyką, kształceniem musi postępować, musi się pogłębiać, bo nie ma dobrego kształcenia bez dobrych kadr, które to kształcenie uprawiają, prawda? Czyli musisz świadczyć swoim dorobkiem naukowym to, co wykładasz i przekazujesz młodym ludziom. To są dwie sfery, które muszą się zazębiać i które muszą równolegle pływać na rozwój uniwersytetu. Co ciebie z kolei skłoniło do tego, żeby skorzystać z oferty Uniwersytetu Opolskiego? Myślę, że kwestia, że jestem zdecydowany, żeby tu studiować, tu mieszkać i tu się rozwijać, żeby w tym miejscu, w tym konkretnym mieście dalej widzieć swoją przyszłość. Myśląc o swojej przyszłości, gdzie widzisz się po takich studiach? Patrzę z zainteresowaniem w kierunku prawa karnego, ale raczej patrzę na to wszystko w ten sposób, że w miarę poszerzania swoich horyzontów i nauki na uniwersytecie doprecyzuję sobie plany i wyrobię opinię na podstawie tego, co mi najbardziej pasuje. Uważam, że Opole jest bardzo dobrym miastem do życia, więc myślę, że istotną rolę pełnią względy poza stricte uczelniane i jakby połączenie tego, że jest tu wygoda tego miasta i jednocześnie bardzo dobre opinie o wykładowcach, od absolwentów, od wszystkich, którzy tu studiowali. Po prostu jednoznaczny konsensus, że tu warto studiować.